Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak odmienić przestrzeń za pomocą ściany. O ile ciekawie wygląda pomieszczenie, gdy ściany pełnią również funkcję w jego dekoracji. Przygotowałem dla Was 5 sposobów na aranżację ściany, które dodają uroku i osobistego charakteru do każdego wnętrza. Zaczynajmy! Kanał tworzymy dzięki Nilen Concept, projektowanie i kompleksowe wykończenia wnętrz. Nilen.pl. A zacznijmy od lameli. Ja wiem, że straciły ostatnio na popularności. Mają też sporo krytyków, ale tak jest we wszystkim, co jest związane z designem. Ludzie są różni, jedni lubią pomarańcze, a drudzy jak im nogi śmierdzą. Natomiast producenci prześcigają się w formach lameli i wyglądzie. Więc to nie są już tylko proste pionowe deski, lecz ich wzorów jest bardzo dużo. Są różne sposoby ich układania oraz kolory, gdzie można na przykład zrobić lamelę w kolorze ścian i jeszcze połączyć je z ryflowaniami frontów meblowych. Stworzenie unikalnej aranżacji ściany za telewizorem lub nad kanapą może całkowicie odmienić charakter wnętrza, czyniąc ją bardziej przytulnym i estetycznie dopracowanym. Lamele są doskonałym wyborem dla tych, którzy pragną dodać swojemu pomieszczeniu nowoczesnego, a zarazem ciepłego akcentu. Zastosowanie lameli nie tylko wzbogaca wykończenie ściany, ale również pozwala na ukrycie ewentualnych niedoskonałości oraz wprowadza do wnętrza grę światło cieni, co dodatkowo nadaje przestrzeni głębi. Przy planowaniu aranżacji ściany w salonie warto rozważyć kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim należy zdecydować o materiale, z jakiego wykonane będą lamele. Drewno naturalne będzie doskonale komponować się z wnętrzami w stylu skandynawskim czy boho. Natomiast lamele MDF mogą być malowane na dowolny kolor, co daje większą swobodę w dopasowaniu ich do reszty aranżacji. Często spotykanym rozwiązaniem jest stosowanie lameli z płyty meblowej w kolorze zabudowy, co dodaje wnętrzu spójności i charakteru. Kolejnym krokiem jest wybór kierunku ułożenia lameli. Pionowe linie wysmuklają pomieszczenie i dodają mu elegancji, podczas gdy poziome mogą sprawić, że wnętrze będzie wydawało się szersze. Ciekawym pomysłem może być również kontynuacja lameli ściennych na suficie, tworząc bardzo nowoczesne wnętrze. Aranżacja ściany za telewizorem z użyciem lameli wymaga także przemyślenia sposobu oświetlenia. Umieszczenie punktów świetlnych w taki sposób, aby rzucały one cienie na lamelę, może stworzyć niepowtarzalny efekt wizualny, szczególnie wieczorami. Dodatkowo warto rozważyć zainstalowanie lameli w taki sposób, aby tworzyły one rodzaj ramy telewizora. To nie tylko estetyczne rozwiązanie, ale również praktyczne, ponieważ pozwala na ukrycie kabli. Podobnie z aranżacją ściany nad kanapą z wykorzystaniem lameli. Może ona stać się centralnym punktem salonu. Tutaj można pokusić się o bardziej ekstrawaganckie rozwiązanie, np. łączenie różnych kolorów lub faktur lameli. To doskonała okazja do eksperymentowania i wyrażania własnego stylu. Warto pamiętać, że lamele mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w salonie, ale również w innych pomieszczeniach, jako wykończenie ściany w sypialni za łóżkiem czy aranżacja ściany w przedpokoju. Ich uniwersalność i bogactwo możliwości aranżacyjnych sprawiają, że są one chętnie wybierane przez wielu projektantów wnętrz. Dodatkowo lamele świetnie nadają się do oddzielenia przestrzeni we wnętrzu. Wielokrotnie stosowaliśmy to rozwiązanie. Pozwala ono zachować jedno pomieszczenie bez stawiania dodatkowych ścian, zachowując przepływ światła, a jednocześnie wizualnie je dzieląc. Lamperia jako sposób na wykończenie ściany w sypialni czy przedpokoju zyskuje na popularności dzięki swojej elegancji i wszechstronności. Jest to rozwiązanie, które nie tylko odmienia wnętrze, ale również wprowadza do niego wyjątkowy klimat. W Polsce bardzo często kojarzy się z czasami komunizmu, szpitalami czy blokami w Wielkiej Płycie, czyli jako pasek pomalowany farbą olejną od ziemi do wysokości 1,5 metra. Jednak lamperia to nie jest sama powłoka malarska, chociaż może nią być, ale we wnętrzu można przede wszystkim zastosować do jej stworzenia deski, panele, sztukaterię czy masę innych materiałów sztucznych, a większość z nich możemy po prostu pomalować. W czasach socjalizmu miała ona głównie za zadanie zabezpieczyć ścianę. Obecnie pełni w dużej mierze funkcję dekoracyjną, a to zabezpieczenie jest tylko dodatkiem. No i właśnie funkcjonalność jest jej dużą zaletą, bo ochrania ona dolną część ściany przed zabrudzeniami. To świetny pomysł na wykończenie ściany w przedpokoju, zwłaszcza dla rodziców małych dzieci czy właścicieli czworonogów. Ponadto lamperia doskonale sprawdzi się na ścianie z wieszakami i w miejscu, gdzie odkładamy buty, pozwalając utrzymać tę strefę w czystości. W kontekście aranżacji ściany w przedpokoju lub korytarzu lamperia może pełnić również rolę subtelnego tła dla galerii obrazów lub rodzinnych fotografii. Dodaje wnętrzu charakteru i ciepła, tworząc przytulną atmosferę. Wybierając lamperię jako element dekoracyjny, warto zwrócić uwagę na jej kolor i fakturę. Można ją zaprojektować w dowolnym kształcie i wielkości i umożliwia stworzenie unikalnego wnętrza, które będzie odzwierciedlało osobowość domowników. W sytuacji skandynawskiego stylu najlepiej sprawi się lamperia zbudowana z prostych desek wykończonych z dwóch stron listwami. W przypadku aranżacji ściany za łóżkiem, górna listwa lamperii może też pełnić funkcję wąskiej półki na rośliny, obrazy czy drobne elementy dekoracyjne. Lamperia w stylu angielskim będzie z kolei bardziej ozdobna, pokryta listwami ozdobnymi bądź sztukaterią o ażurowych wzorach. Taka lamperia może być także interesującym kontrastem dla nowoczesnych mebli czy dodatków, tworząc ciekawe połączenie stylistyczne. Lamperia jako sposób na wykończenie ściany oferuje wiele korzyści. Jest nie tylko piękna i elegancka, ale także funkcjonalna i praktyczna. Pozwala na łatwe maskowanie niedoskonałości oraz optyczne manipulowanie proporcjami pomieszczenia. Stanowi doskonałe tło dla innych elementów dekoracyjnych i może być dostosowana do wielu stylów wnętrza. I przechodzimy do tapet. Różnorodność wzorów i tekstur tapet potrafi kompletnie odmienić każdą ścianę w domu, tworząc unikalną atmosferę i dodając charakteru każdemu wnętrzu. Możliwości są niemal nieograniczone. Wybór odpowiedniej tapety może być decydujący dla całego wystroju pomieszczenia, dlatego warto poświęcić temu aspektowi szczególną uwagę. W dzisiejszych czasach producenci oferują szeroką gamę wzorów, tekstur, które mogą sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Od geometrycznych wzorów przez romantyczne, florystyczne motywy, aż po nowoczesne, abstrakcyjne formy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Tekstury tapet również zaskakują różnorodnością. Od gładkich, przez fakturowane, aż po te imitujące naturalne materiały jak drewno czy kamień. Wybierając wykończenie ściany, warto rozważyć nie tylko estetykę, ale również praktyczność. Niektóre tapety są łatwe do czyszczenia, co jest szczególnie ważne w przypadku pomieszczeń narażonych na zabrudzenia, takie jak przedpokój. Inne z kolei mogą posiadać właściwości termoizolacyjne lub akustyczne, co jest istotnym aspektem przy aranżacji ściany w sypialni czy w salonie. Aranżacja ściany za łóżkiem lub nad kanapą to często kluczowy element dekoracyjny w danym pomieszczeniu. Tutaj tapeta może pełnić rolę swoistego obrazu, przyciągającego wzrok i podkreślającego charakter wnętrza. Wybierając wzór lub teksturę, warto mieć na uwadze ogólny styl aranżacji oraz kolory dominujące w danym pomieszczeniu, tak jak na tym przykładzie jednej z naszych realizacji. W sypialni dominuje minimalizm, kremowe kolory i tapeta również wkomponowuje się w tę kompozycję. Można również zrobić przeciwnie i zadziałać na zasadzie kontrastu, tak jak w tym przypadku. Podsumowując, różnorodność wzorów i tekstur tapet daje niezliczone możliwości w zakresie wykończenia ściany. Dzięki temu każdy może stworzyć przestrzeń odpowiadającą jego indywidualnym preferencjom i potrzebom. Ważne jest jednak, aby dokonując wyboru kierować się nie tylko trendami, ale również funkcjonalnością oraz harmonią z resztą wystroju. Przede wszystkim tynk dekoracyjny oferuje szeroką gamę możliwości aranżacyjnych. Dostępny jest w różnych teksturach i kolorach, co umożliwia dopasowanie wykończenia do indywidualnych preferencji oraz stylu wnętrza. Możemy dzięki temu uzyskać efekt aksamitnej powierzchni lub nad ścianą trójwymiarową strukturę. Taka różnorodność sprawia, że tynk dekoracyjny jest uniwersalnym rozwiązaniem pasującym do wielu aranżacji, od klasycznych po nowoczesne. Kolejną zaletą tynku dekoracyjnego jest jego trwałość i łatwość w utrzymaniu. Tynk dekoracyjny maskuje wiele zabrudzeń, dlatego jest bardziej praktyczną opcją niż jednolita farba. Jeżeli nie jesteśmy fanem wolno stojących dekoracji, które zbierają kurz, wybór tynku dekoracyjnego jako głównego elementu ozdobnego wnętrza będzie zdecydowanie elegancką i ponadczasową opcją. Odpowiednio zabezpieczony tynk dekoracyjny może być elementem przewodnim mieszkania bądź domu, który pojawi się w aranżacji ściany salonu, sypialni, przedpokoju, a nawet łazienki. Oprócz praktycznych aspektów, tynk dekoracyjny ma również istotne znaczenie dla stylu panującego we wnętrzu. Poprzez odpowiedni dobór faktury i kolorystyki można stworzyć wyjątkowo przytulne i ciepłe wnętrze. Efekty świetlne uzyskane dzięki odbijaniu światła od nierównych powierzchni tynku mogą dodatkowo podkreślić wyjątkowy charakter pomieszczenia. Wybór tynku dekoracyjnego jako wykończenie ściany to decyzja, która łączy w sobie wiele korzyści. Pozwala nie tylko na osiągnięcie niepowtarzalnego efektu wizualnego, ale także zapewnia trwałość i łatwość utrzymania ścian w czystości. To rozwiązanie godne polecenia dla osób poszukujących inspirujących pomysłów na wykończenie ściany, które będą służyć przez lata bez konieczności częstych remontów czy renowacji. Na koniec sztukateria, która jest hitem wnętrzarskim w 2024 roku. Sami robimy jej bardzo dużo u naszych klientów. Co ciekawe, była ona wykorzystywana już w starożytnym Rzymie do dekoracji i nadawania elegancji. Sztukateria to sposób na nadanie pomieszczeniom wyjątkowego, często wręcz luksusowego, francuskiego wyglądu. Dzięki różnorodności form, wzorów i możliwości zastosowania, sztukateria na ścianach pozwala na stworzenie unikalnej atmosfery w każdym rodzaju przestrzeni, od klasycznych przez nowoczesne aż po eklektyczne. Wykończenie ściany przy użyciu sztukaterii może przybrać wiele form, od delikatnych listew przysufitowych po imponujące ramy z listew ściennych, które wprowadzają do wnętrza poczucie symetrii i elegancji. Istotne jest, aby dobrać sztukaterię adekwatnie do stylu wnętrza oraz jego przeznaczenia. W sypialni sprawdzą się subtelne zdobienia, które podkreślą spokojny charakter tego pomieszczenia. W przestrzeniach takich jak salon czy jadalnia można pozwolić sobie na bardziej wyraziste elementy dekoracyjne, które staną się centralnym punktem aranżacji. Warto również pamiętać o odpowiednim przygotowaniu ściany. Sztukateria wymaga gładkiej i równej powierzchni, aby móc w pełni oddać swój dekoracyjny potencjał. Przed montażem należy więc zadbać o staranne przygotowanie ścian. Jeśli macie mieszkanie na rynku wtórnym i chcecie zrobić na ścianie sztukaterię, to zadbajcie o ich wcześniejsze wyrównanie. Listwy sztukateryjne są długie i proste. Po przyłożeniu do falującej ściany będą odstawały albo pojawią się w nich szczeliny. Będzie to trzeba później maskować akrylem, a i tak nie będzie to dobrze wyglądało. Wybierając sztukaterię, warto zwrócić uwagę nie tylko na jej estetykę, ale także na materiał wykonania. Sztukateria gipsowa jest elegancka i daje dużo możliwości modelowania, jednak może być krucha. Alternatywą są produkty wykonane z poliuretanu. Są one lżejsze, łatwiejsze w obróbce i montażu oraz znacznie tańsze. Podsumowując, wykończenie ściany za pomocą sztukaterii to doskonały sposób na dodanie wnętrzu elegancji. Odpowiednio dobrana i zamontowana może całkowicie odmienić wygląd pomieszczenia, czyniąc je bardziej stylowe. Dzięki szerokiej gamie dostępnych rozwiązań każdy znajdzie coś dla siebie, co pozwoli stworzyć wymarzone wnętrze, pełne klasy i niepowtarzalnego uroku. Jak widać, istnieją różnorodne metody wykańczania ścian, które mogą odmienić wnętrze domu, nadając mu unikalnego charakteru i taką domową, przyjazną atmosferę. Lamele, lamperia, tapety, tynki dekoracyjne czy sztukateria są jednymi z najpopularniejszych, a wybór odpowiedniego wykończenia zależy od osobistych preferencji i stylu, w jakim wyobrażamy sobie nasze wnętrze. Napiszcie w komentarzach, jakie jeszcze inne rozwiązania macie u siebie w mieszkaniach albo jakich jesteście fanami. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie kanału Od Projektu do Wykończenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!